Dzień dobry Państwu, witam Państwa w programie Rozmowa Dnia. Ja się nazywam Kacper Pusa, moim gościem jest dzisiaj pan dyrektor Paweł Braun. Dzień dobry, witam. Z Biblioteki Miejskiej w Łodzi. Witam serdecznie. I na początek chciałbym się zapytać, ponieważ jesteśmy po dosyć dużej restrukturyzacji bibliotek osiedlowych, skąd wziął się pomysł połączenia tych mniejszych bibliotek w jedną instytucję, to znaczy Bibliotekę Miejską w Łodzi? No tak, właściwie to nie tylko biblioteki osiedlowe, ale cała struktura organizacyjna Biblioteki Miejskiej w Łodzi uległa w tej chwili zmianie. Zostały połączone 5 bibliotek dzielnicowych, utworzono jedną dużą bibliotekę miejską. I pomysł na to zrodził się już wiele lat temu i od wielu lat w Łodzi mówiono o tym, że ta struktura taka rozproszona na terenie miasta jest nieefektywna i można to robić lepiej, można to robić bardziej efektywnie. Powstało kilka badań, kilka analiz, duży wkład Fundacji Normalne Miasto, Fenomen, które też zrobiło swoje badania Biblioscan, mówiące o tym, jakie korzyści mogłyby wyniknąć z połączenia tych bibliotek. Duża praca też Urzędu Miasta, Wydziału Kultury, który postanowił, że jednak tego trudnego i ryzykownego zadania się podejmie i połączy wszystkie biblioteki dzielnicowe w jedną bibliotekę miejską. Wspomniał Pan o korzyściach, jakie daje połączenie osiedlowych bibliotek, więc może teraz o tym porozmawiajmy, jakie korzyści płyną z takiej restrukturyzacji. No, warto zacząć od tych korzyści, które najlepiej odczuwać mogą już w tej chwili nasi czytelnicy, czyli rejestrując się do jakiejkolwiek biblioteki na terenie miasta, stają się użytkownikami wszystkich 70 filii na terenie Łodzi, więc z zasobów każdej z tych filii, w każdej dzielnicy mogą już korzystać tylko raz, się rejestrując, posiadając jedną kartę biblioteczną. Mogą też korzystać z jednego katalogu, mają dostęp do całości naszych zasobów zgromadzonych w instytucji, ale też z katalogu online. Będę mówił też o rezerwacjach i możliwości zamawiania książek, co jest nowym narzędziem, dopiero co uruchomionym, ale niezwykle ważnym dla nas i dla użytkowników, ponieważ pozwala na efektywne wykorzystywanie tego całego zasobu książkowego, który posiadamy. No to są oczywiście również korzyści związane z efektywniejszym wykorzystaniem zasobów instytucji, dzięki czemu mogliśmy wyremontować znaczną ilość filii w tym roku, czy zakupić znacznie większą niż do tej pory ilość nowości książkowych. Rozumiem. Mówi się o tym, że coraz bardziej dramatycznie spada czytelnictwo. Tymczasem ja, obserwując biblioteki na co dzień, nie widzę tego. Być może dlatego, że pracuję akurat w filii, która jest jak najbardziej w centrum miasta. Natomiast tych czytelników jest całkiem sporo i często zdarzają się czytelnicy, którzy mają nawet kilka kart, żeby mogli wypożyczać więcej książek. Jak to tak naprawdę jest? Czy istnieją jakieś badania na ten temat? Istnieje mnóstwo badań wykonywanych zarówno przez Bibliotekę Narodową, przez naszą bibliotekę, przez Bibliotekę Wojewódzką. My jako środowisko bibliotekarzy cały czas sobie te badania przekazujemy, analizujemy je na różnego rodzaju konferencjach i wyciągamy wnioski, których kilka jest takich najbardziej istotnych. Jednym z nich jest to, że na czytelnictwo wpływa to, jak wychowujemy swoje dzieci. To jest coś, co było takim bardzo wyraźnym efektem ostatnich badań Biblioteki Narodowej. To, w jaki sposób pokazujemy dzieciom zalety korzystania z naszych zasobów książkowych, to jak rodzice czytają książki, wpływa w sposób znaczący, bezpośredni na to, jak w przyszłości będą korzystać z książek nasze dzieci. Dlatego tak wiele programów w tej chwili Biblioteka Miejska w Łodzi skierowuje właśnie do dzieci, do tych najmłodszych, łącznie z tymi, które jeszcze nie umieją czytać, ale już zapraszamy je do bibliotek po to, żeby poznawały naszą instytucję i już stopniowo przyzwyczajały się do życia w środowisku, gdzie tych książek jest dużo. Opowiadamy o tym, jakie korzyści płyną z czytania i jak wielką to może być przyjemnością dla ludzi, którzy się tego we wczesnym wieku nauczą. To może wspomnijmy jeszcze o akcji, która bodaj z inicjatywy Instytutu Książki wyszła, to znaczy wyprawka dla najmłodszych czytelników. To są bajki oraz karta taka specjalna, gdzie nakleja się naklejki za wypożyczone pozycje i również taki przewodnik dla rodziców, jak należy czytać najmłodszym. Tak, zapraszamy serdecznie rodziców, żeby przychodzili ze swoimi dziećmi na
Wszystkie będą czekały drobne upominki tych, którzy zarejestrują się po raz pierwszy. To jest polska implementacja programu, który jest obecny w Europie od wielu lat. Rozpoczął się w Anglii wiele lat temu i okazało się, że jego efektywność jest bardzo duża. Instytut Książki postanowił znaleźć środki zewnętrzne, środki ministerialne, sfinansować to w obrębie całego kraju. Cieszymy się, że również Łódź w tym programie uczestniczy. To jeszcze mógłby Pan opowiedzieć o karcie bibliotecznej, która nazywa się Fiszka. Jest dosyć specyficzna, jest kartą magnetyczną i uprawnia do korzystania ze wszystkich filii, prawda? Tak, to był jeden z tych narzędzi, które postanowiliśmy wdrożyć przy połączeniu wszystkich bibliotek miejskich. Jedna karta biblioteczna do wszystkich bibliotek na terenie miasta, która również daje nam dodatkowe korzyści, takie jak zniżki w wybranych punktach usługowych, instytucjach. Ta lista instytucji codziennie się zwiększa, więc zapraszamy serdecznie też do odwiedzania strony biblioteki, gdzie możemy zapoznać się z programem zniżkowym Fiszki. Co też ważne, założenie karty jest bezpłatne. Często spotykam się z takim pytaniem, jak założyć kartę i z czym to się wiąże, więc może powiedzmy chwilę na ten temat. Wystarczy wypełnić zobowiązanie czytelnicze, tak nazywamy to w swoim środowisku. Tak naprawdę jest to formularz, gdzie wskazujemy swoje imię, nazwisko, adres i dane kontaktowe. I to wszystko, czego oczekujemy od naszych czytelników, od tej pory mogą korzystać bezpłatnie z wszystkich zasobów biblioteki w 70 filiach na terenie miasta. Nie tylko książek, ale również naszych e-booków i wolnego dostępu do baz danych. Jak widzę, też biblioteka ciągle się rozwija, ciągle wchodzą nowe możliwości dla czytelników, między innymi konto internetowe, tak, i rezerwacja oraz zamówienie książek. Czy mógłby Pan na chwileczkę opowiedzieć, na czym to polega? Jeszcze się tym oficjalnie nie chwaliliśmy. To konto czytelnika wprawdzie działa już. Jeszcze wprowadzamy drobne poprawki, ale oczywiście tych z Państwa, którzy chcieliby przetestować w tej chwili, jak to działa na ich koncie czytelniczym, serdecznie zachęcamy do tego, żeby taki login, hasło pobrali od swojego bibliotekarza i będą mieli dostęp nie tylko do swojego konta czytelnika, do swoich wypożyczonych książek, ale również do kilku innych narzędzi, które naszym zdaniem mogą być niezwykle ciekawe, takie jak rekomendacja książek, opisy książek, możliwość napisania recenzji książki czy zamówienia książki, których nie ma w naszych zasobach, a którą w przyszłości biblioteka powinna zakupić. Może też oczywiście zdobywać swoje trofea. To jest taka nasza zabawa, którą wymyśliliśmy dla naszych czytelników, że każde wypożyczenie książek, każda napisana recenzja, każde odwiedziny w bibliotece są odnotowane i swoje postępy w budowaniu relacji z biblioteką naszą możemy na bieżąco śledzić. W jaki sposób jest uzupełniany księgozbiór biblioteki? Czy czytelnicy mają na to wpływ i czy jest to uzupełniane w taki sposób, że te pozycje, które są popularne, są kupowane, czy jest też tak, że nie wiem, proza wysokoartystyczna na przykład jest również w księgozbiorach? Gdzieś tam zawsze musimy osiągać balans w tych naszych miłościach do książek poszczególnych bibliotekarzy. Każdy z nas ma swoje preferencje, swoją ulubiony gatunek literacki. Najczęściej oprócz tego kanonu literackiego, który powinien być w każdej bibliotece oraz tych nowości wydawniczych, które są najbardziej poszukiwane przez naszych czytelników, uzupełniamy również swój księgozbiór, rozmawiając z naszymi odbiorcami na temat tego, co chcieliby przeczytać, a czego w bibliotece nie ma, i na tej podstawie dokonujemy zakupów. Miło mi powiedzieć, że w tym roku wydamy rekordową sumę pieniędzy na zakup nowości wydawniczych. To będzie prawie 1 100 000 złotych, które w tym roku przeznaczyliśmy na zakup nowości, więc myślę, że każdy miłośnik książki znajdzie dla siebie rzeczy najciekawsze w naszych instytucjach. Wiem też, że biblioteki uczestniczą w kolejnych edycjach budżetu obywatelskiego. Ja akurat pracuję w Bibliotece Otwartej, która otrzymała te środki. No wiadomo mniej więcej, jakie korzyści się z tym wiążą, ale to taki chyba dosyć kreatywny pomysł bibliotekarzy, żeby również z takich źródeł finansowania korzystać. Tak, gorące podziękowania dla wszystkich mieszkańców osiedli, którzy zdecydowali się wesprzeć swoje biblioteki
tym głosem na budżet obywatelski. Rzeczywiście jest to olbrzymie wsparcie i dla samych filii bibliotecznych, i dla nas jako instytucji, i dla mieszkańców w pozyskiwaniu nowości wydawniczych i też drobnych remontów, które czasami z tego budżetu obywatelskiego są wykonywane. To jest prawie 53 filie, które w tym roku otrzymały tego rodzaju dofinansowanie, więc to jest znaczący zastrzyk finansowy i znacząca pomoc w tym, żebyśmy tą sieć rozwijali i poprawiali jej jakość. Biblioteka Miejska w Łodzi także prowadzi różne działania inwestycyjne i chciałbym teraz zapytać o nowo otwarte filie i harmonogram otwierania następnych, modernizowania ich, to też ważne. Tak, to jest niezwykle dynamiczny proces, jak pewnie wszyscy dostrzegają co każdego roku. W tej chwili otwieramy już kilka, w tym roku prawie 10 placówek wyremontowanych lub zupełnie nowych. Pokazujemy nową jakość przestrzeni bibliotecznej, pokazujemy też, jak biblioteka publiczna, nowoczesna, osiedlowa powinna wyglądać. Dopiero co otworzyliśmy dwie filie na Bałutach, czyli Rozgrywkę i Słówka na Powstańców i na Boja Żeleńskiego. Zaraz oddamy wyremontowaną bibliotekę na ulicy Cieszkowskiego. Jeszcze w najbliższym czasie otwarte będą biblioteki na ulicy Tuwima, na ulicy Zachodniej, na ulicy Wschodniej. To są wszystko zapowiedzi tych inwestycji, które będą w najbliższych miesiącach, o których na bieżąco będziemy Państwa informować za każdym razem, chwaląc się tym naszym zaangażowaniem w zupełnie nowe miejsca spędzania czasu. Muszę przyznać, że też to, co mnie zaciekawiło, kiedy przychodziłem do pracy w bibliotece, kiedy byłem tam zatrudniony, to, że biblioteka jednak troszkę się zmieniła na przestrzeni lat, to znaczy nie jest już wypożyczalnią książek tylko i wyłącznie, ale również ma inną ofertę, czy to korzystanie z komputera, czy jakąś działalność kulturalną. Czy zechciałby teraz Pan o tym troszeczkę opowiedzieć? Tak, dobrze, że zwrócił Pan na to uwagę, że oprócz tej tradycyjnej roli biblioteki związanej z udostępnianiem naszego księgozbioru, staramy się też budować inny nieco wizerunek biblioteki jako miejsca, jako przestrzeni społecznej, budowania społeczności lokalnej, budowania przestrzeni, w której możemy podwyższać swoje kwalifikacje, w której możemy po prostu czuć się u siebie, czuć się dobrze, dlatego tak wiele wysiłków już w tej chwili włożyliśmy w to, żeby każdy z naszych odbiorców, każdy z naszych czytelników poczuł, że biblioteka to nie jest instytucja przedstawiająca tylko i wyłącznie ofertę dla niego, ale również miejsce, gdzie sami nasi mieszkańcy, nasi odbiorcy mogą przygotowywać ofertę dla innych mieszkańców. To jest część wspólna życia miasta i bardzo nam na tym zależy, żeby ta inwencja twórcza i kreatywność pochodziła również od naszych czytelników. My udostępniamy miejsce i jesteśmy bardzo otwarci na to, żeby działać nie tylko w sferze kultury, ale również w sferze szeroko rozumianego społeczeństwa otwartego i pokazywać, że biblioteki jako miejsca darmowe, otwarte, dostępne dla wszystkich, nie różnicujące nikogo bez względu na wiek, płeć, wiarę, wyznanie czy religię i pochodzenie, żeby to były takie miejsca, które będą się wszystkim kojarzyły jako niezależna i wolna przestrzeń wspólna. Często to jest tak, że między innymi grupy młodzieży czy na przykład grupy seniorów w tej bibliotece spędzają po prostu czas, przychodzą codziennie na kilka godzin. Jest to też taka przestrzeń społeczna, chyba właśnie o to chodzi, prawda? No bardzo nam na tym zależy, żeby ludzie przychodzili do nas również po to, żeby spędzać tam czas, również po to, żeby się pouczyć, również po to, żeby przygotować się wspólnie do egzaminu lub do projektu w szkole, żeby nie było to tylko miejsce, w którym wypożycza się książki, ale w którym można pozostać na dłużej i spędzić czas. Jak działalność bibliotek zmieniła się na przestrzeni lat? Chodzi mi tutaj o pewne kwestie techniczne. No wiadomo, jest teraz system informatyczny, ale również o to, jak biblioteka jest postrzegana. Wiadomo, że kiedyś jeszcze w poprzednim systemie było to miejsce takie nieco zapomniane. W tej chwili jest to po prostu nowoczesny gmach, nowoczesne formy spędzania czasu. Tak, ta rola biblioteki oczywiście zmieniała się na przestrzeni dekad i
I oczywiście ja pamiętam również te biblioteki sprzed lat 10, 20 czy 30. My jako bibliotekarze przez cały czas staramy się odpowiadać na bieżące potrzeby społeczności lokalnej i cały czas się zmieniamy, cały czas się uczymy, cały czas podwyższamy swoje kwalifikacje i cały czas dokładamy sobie nowych zadań do tego, co stanowiło podstawę naszego zawodu. Oczywiście w pierwszej kolejności jesteśmy bibliotekarzami, którzy udostępniają zasoby biblioteczne, książki czarnodrukowe, ale w ciągu tych 10-20 ostatnich lat bardzo wiele nowych zadań udało nam się do tych podstawowych zadań biblioteki dołożyć i jesteśmy z tego bardzo dumni, bo jest to dostrzegane i doceniane przez naszych odbiorców. Czy są jakieś plany ulepszenia oferty, to znaczy kolejnych udogodnień dla czytelników? W jaki sposób to ma się odbywać? Coraz więcej naszych czytelników pyta o książki cyfrowe. Udało nam się w tym roku wprowadzić usługę książek cyfrowych po raz pierwszy w Łodzi i mówiąc szczerze, nie doceniliśmy tego olbrzymiego zainteresowania łodzian, ponieważ 6 milionów książek, które zakupiliśmy z dużym zapasem i sądziliśmy, że starczy to na ponad rok naszej wspólnej działalności, to zostało wyczerpane w ciągu 9 miesięcy, więc już w tym roku niestety ten cały nakład 6 milionów stron został przeczytany przez naszych czytelników. Dlatego w przyszłym roku przygotujemy się już lepiej, bo widać, że z miesiąca na miesiąc zapotrzebowanie na tego rodzaju usługę rośnie. Poszerzamy bazę audiobooków w naszych bibliotekach i będziemy starali się też udostępniać w większej ilości bazy, dostęp do baz cyfrowych, które są dostępne online, żeby były dostępne również bezpłatnie w naszych bibliotekach. Mówi się też w środowisku bibliotekarzy, na razie nieoficjalnie, że istnieje taki plan, aby książki wypożyczone można było oddawać w dowolnej chwili. Czy to prawda, czy to jest taki zamysł? Staramy się budować relacje, każda z naszych filii osiedlowych stara się budować jak najlepsze relacje ze swoimi odbiorcami, więc bardzo liczymy na to, że ci, którzy spośród nas, którzy wypożyczyli książkę w danej filii, zwrócą ją w tej samej filii, między innymi po to, żebyśmy mogli sobie ten plan i czytelniczy, i plan zakupów jak najlepiej zbudować. Oczywiście teoretycznie istnieje taka możliwość, żeby książkę oddać w szczególnych wypadkach w innej filii na terenie miasta, ale przyznaję, że to dla ruchu książki i dla możliwości korzystania z danej pozycji jest droga znacznie dłuższa i niekoniecznie lepsza, dlatego jednak bardzo nam zależy na tym, żeby książka wracała do tej samej filii, z której została wypożyczona. Jak najbardziej z tego, co zdążyłem zauważyć, jest tak, że są stali czytelnicy, którzy przychodzą nieraz codziennie nawet. Mają też dobre relacje z bibliotekarzami, także myślę, że ta wizja budowania dobrych relacji z otoczeniem poszczególnych filii jest jak najbardziej zasadna. Każda z naszych bibliotek jest zupełnie inna. W każdej pracują zupełnie inni ludzie. Myślę, że każdy z nas powinien sobie znaleźć taką swoją jedną ulubioną filię i w niej czuć się rzeczywiście jak w domu. Dziękuję bardzo. To był program Rozmowa Dnia. Ja się nazywam Kacper Pusa. Moim gościem był Paweł Braun. Dziękuję serdecznie. Dyrektor Miejskiej Biblioteki w Łodzi. Dziękuję.